4 lata więzienia dla polskiego przemytnika migrantów w Węgry. 4 lata więzienia dla polskiego przemytnika migrantów. Na 4 lata więzienia skazał sąd na Węgrzech polskiego przemytnika ludzi, który w 2020 rok usiłował przerzucić pod austriacką granicę 5 syryjskich migrantów, poinformował portal Origo.hu. Samochód, którym wieziono migrantów, został zatrzymany latem 2020 rok. Na autostradzie M1 dwóch przemycanych ludzi znajdowało się w bagażniku. Przemytnik wieczorem 16 lipca 2020 rok zabrał spod węgiersko-serbskiej granicy 5 Syryjczyków, za których przewiezienie dostał od nieznanego zleceniodawcy 2500 euro. Pojazd został zatrzymany przez policję do kontroli w komitacie Gohermosonsopron na pasie w kierunku Wsichegeshalom przy granicy z Austrią. Sąd skazał Polaka na 4 lata więzienia i na 8 lat zakazał mu wstępu na terytorium Węgier. Wyrok jest nieprawomocny. Prokuratura domaga się jego zaostrzenia, a obrona – złagodzenia.